Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, czas na kolejny odcinek z serii Tomb Raider. Jeżeli pamiętacie dobrze, bądź też nie, w poprzednim odcinku skończyliśmy sobie kolejny pokój tutaj w naszej, w Grecji. Zrobiliśmy już Hefajstosa, zrobiliśmy już Atlasa i teraz zajmiemy się kolejnym, skoczymy sobie do Posejdona, zobaczymy... Tylko pytanie brzmi, jak tam się dostać. Czekajcie, bo jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Mianowicie po drugiej stronie, o właśnie, po drugiej stronie jeszcze nie mam zebranych tych wszystkich apteczek i innych badziewiów. To tam też się jeszcze na chwileczkę udajemy. Tutaj, aha, tutaj wyżej nie przejdziemy. Ale niżej to ja też średnio... Przeskoczy? Przeskoczyła, świetnie. Jeszcze sobie to zbierzemy, zanim do Posejdona przejdziemy. Tylko teraz tak. O ile mnie pamięć nie myli... To się przesuwało tu na środek, o, a tutaj trzeba było zejść. Nice. Dawaj mi apteczkę. Apteczki są cholernie w tym wypadku, w moim przynajmniej ważne, ale mamy ich dosyć dużo, więc teoretycznie aż takiego wielkiego problemu być nie powinno, chociaż wiadomo jak jest ze mną i z moją grą. Teraz tak. Tutaj mamy przejście, tutaj, tutaj i tutaj. Tam jest kolejna apteczka, tylko teraz tak. Ja mam... Aha, czyli tutaj mamy do... Dobra, coś tam mamy niżej. I widzę, że tutaj też będziemy musieli się przedostać. Może pierw sobie właśnie zaczniemy od tego pomieszczonka. Tylko... Pytanie moje jest następujące. Jak to tu ogarnąć? Bo to... To ja wiem, że my musimy przesunąć i przeskoczyć na drugą stronę, ale tutaj nie wiem jak przejść. Bo tutaj nie... A czekajcie, a... Hop. A, tak trzeba było przejść, to fajnie. Dobra, to już widzę, że my chyba zaczniemy sobie zupełnie od innego pomieszczenia, jak już tutaj jestem. Tylko, że... Da co? Damocles? Damocies? Damo... Damo... Damocies? Nie wiem, co tutaj jest. Nie wiem, jaki to jest Damocies. Dziwne. Dobra, tutaj chyba... A, czekajcie, tutaj musimy chyba złapać i to otworzyć. Albo i nie. A może z dalej? Aha, czyli tu trzeba dalej wyrzucić kamyczek. Świetnie. Ale tutaj to my nie podejdziemy, chyba że spróbuję, wiecie co zrobić? Nie wiem, tak mi się wydaje, że tak trzeba wypchnąć to tutaj, żeby to się zamknęło i teraz chyba nam się uda bez problemu wskoczyć. Fajnie, udało się. Jeszcze zerknijmy z drugiej strony, czy nic nie ma, ale widzę, że nie ma. Dobra. Zobaczmy, co czeka nas tutaj. Ja mam... Dobra. Ua. Niepokoi mnie ta ziemia tutaj, ta podłoga. I to bym powiedział wręcz, że bardzo, bardzo. Dziwne wrażenie, że tutaj będzie nam coś spadać na głowy. Tylko czekajcie, teraz tak, tutaj, aha, czyli tu rozumiem, że tych kolumn ruszyć nie mogę. O, coś się dzieje. Przejdźmy to dookoła. Ja mam dziwne wrażenie, że ten czarodziejski żyrandol nam spadnie na głowę. Chyba, że mogę go jakoś zestrzelić. Nie. O, apteczka. Więc co, nie wiem, coś mi... Jakoś dziwnie zaczęło mi... ...ladżyć ten Tomb Raider. No dobra, wezmę to, ale... Chyba muszę od razu... ...uciec? Dokładnie. O, jak milutko. Poruszaj się za pomocą... No dobrze, Alt. Ale...
Co mi po alcie? Jak ja chodzę na padzie, chyba że to o tym chodzeniu, o to chodzenie chodzi. Dobra, jeszcze teraz tak, zerknijmy wszędzie dookoła. Tam chyba tam jest artefakt. Nie jestem pewien na 100%, ale tak mi się wydaje. Dobra, tu się musimy złapać. I na górę. Tylko teraz tak, rozumiem, że tam musimy przejść, tak? Hop. Doskoczy? Doskoczyła, świetnie. Rozumiem, że tu. Słuchajcie, nie wiem, czemu mi strasznie klatki spadły, jeżeli chodzi o grę. Dziwna sprawa, aha. I tutaj już widzę, że mamy ten sekrecik nasz. Dobra, powiedzmy. Ale... O kurcze. Ha, ha, ha. No jest takie hop. Mam dziwne wrażenie, że... Mam bardzo, przecież... Tam mam jakąś wajchę, czy mi się wydaje? No mam jakąś wajchę. Tutaj też jest. Czyli teoretycznie chyba to będzie, wiecie, działało na takiej zasadzie, że... To mi otworzy tą bramę. Aha, czyli to mi tylko część kolcy zabrało. No dobra, ale lepszy ryc niż nic. What the fuck? What the fuck? Przecież chodziłem ostrożnie. Tu jest jakiś nóż? Chyba se ktoś jaja robi. Jak ja mam... tu przejść? What the fuck? Masakra. Ogólnie rzecz biorąc, jest jedna taka rzecz, która nie daje mi spokoju, mianowicie... Napisane było, że chodząc... Dobra, może... Może jednak tutaj trzeba jakoś to zrobić. Dobra, stajemy na tym. Kurczę, no naprawdę! O ja... Ale wiem już, jak to zrobić. Tu nam spadnie mieczyk, dzięki. Już wiem, jak to działa. Teraz tu i tu. No kurde, come on! Jeszcze raz, tylko tak szybko. No, what the fuck? Nie mogę przejść w ogóle przez to, no... Żarty żartami. Patrzcie, tutaj... To jakby moglibyśmy gdzieś... przejść, ale nie, tędy nie. No dobra, trudno, bo musimy przejść tędy. Ja mniej więcej wiem, już ogarnąłem, jak to działa. Słuchajcie, to działa w ten sposób, że... musimy zrobić szybkie właśnie takie kroki, bo to nam... działa jakby... No, kurde, what the hell? Nie, ja idę klawiaturą. No, nie ma opcji, żebym szedł padem. No, dobra, chyba lepiej padem. Zdecydowanie. Ale... Dziwne jest to, że... To mi tak jakoś dziwnie, kurczę, działa, że ona mi teoretycznie... No dobra, jesteśmy tutaj, tak? Teraz to opadnie, przechodzimy na to. No! Złapało mnie na tym? Strasznie to dziwnie zrobione. Nie! Nie, 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 Lara, nie. Kurczę, nie ogarniam tego. Tam nam się otwiera, więc teoretycznie tam moglibyśmy przeskoczyć. Tylko, że... Teraz tu. Dobra. Teraz tu. I teraz szybko będziemy musieli przejść tu. Dobra. Okej. Nie mam pytań. Tu widzę kolejne noże, które ewentualnie nam spadną. Ja może je sobie po prostu wszystkie... O, tak bardzo... Tak bardzo... Tak bardzo złe. Dobra.
jeszcze raz kombinujemy z tym cholerstwem. Ale ważne, że już wiem przynajmniej jak to przejść i nie powinno mi to sprawić już problemów. Chociaż, tak jak mówię, nie wiem dlaczego czasami nawet jak na tym nie stoję, to ja i tak tym obrywam, więc to jest podwójnie dziwne. Dobra, i teraz wychodzimy. Teraz tak, tutaj nam... Nóż jest tutaj jeden. Tu spadnie. Tu gdzieś jeszcze powinien być. Jest mniej więcej tutaj. Okej. Okay. Tu jesteśmy bezpieczni. Teraz tak, gdzie tu są następne? Jeden, że na pewno jest mniej więcej nade mną. Właśnie. Jeden jest tutaj. Okej. Kolejny spadnie tu. I tu jeszcze jakieś gdzieś były. Dobra, bo tu jesteśmy już na razie bezpieczni. Tutaj żadnego noża nie widzę, żeby był. A tam mamy jeszcze dwa. Ja na wszelki wypadek, słuchajcie, zapiszę sobie grę, żeby nie było w miarę problemów. Hop. Dobra, i tu jest jeszcze jeden. Chcę to jakoś tak... Dobra, jest okej. I teraz tak, tutaj jak widzicie, na pewno mamy przejście do naszego sekretu, tylko że ciekawa rzecz będzie z tym, jak ja mam, przepraszam bardzo, zdobyć to. To nam jakoś otworzy i to zniknie? Aha, czyli to nam otworzyło, dobra, już ogarniam. Dobrze, czyli to będzie działało na takiej zasadzie, że będziemy musieli po to wrócić. Tutaj już na szczęście nam żaden nóż teoretycznie nie zleci na głowę. Więc nie jest źle, tragedii nie ma. I teraz możemy sobie właśnie wrócić po tamten sekret. Dobra, do góry, Lara, do góry. Do góry. A czekajcie, tu jest jeszcze druga strona. Aha, czyli to jest takie po prostu. Hop. Okej. Okay. Wiecie co, tutaj chyba jest te takie spadki FPS-u, to jest chyba kwestia tej dziwnej poświaty. Tak mi się coś wydaje. Dobra, bierzemy. I teraz możemy sobie bez większego problemu zejść. Nie wiem czym oberwałem, ale mam dziwne wrażenie, że chyba się naprawiły tamte... Tamto przejście chyba się naprawiło. Tutaj po drugiej stronie jest chyba była jeszcze apteczka do zdobycia, ale... Aha, bo tam mam jeszcze te wyższe filary, bo tędy rozumiem już nie wyjdziemy. Nie ma nawet takiej opcji. Więc tutaj musimy coś wykminić, czyli to będzie hop tutaj. Hop wyżej. Na to rozumiem musimy wejść. Owszem. Aha, teraz gdzie? Ja mam przeskoczyć na to drugie, czy na to tutaj obok? Zapiszę grę, bo... Z tym niestety nie wiadomo. Spróbuję przeskoczyć. Nie, już widzę, że nie. Już widzę, że nie. Czy... What? Wczytaj, zapis 10. Tak. Ej, no bez sensu. Czemu to mnie zapis... Czemu to mnie wczytało tutaj? No żarty jakieś... Dziwne, że ja zapisuję grę w konkretnym miejscu, a... Tam jest w ogóle jakaś skrzyneczka, coś chyba... Bardzo mnie to zdziwi, że takie rzeczy się dzieją. Ja zapisuję grę, kurczę, w jednym miejscu, a ona i tak mi wczytuje w drugim. Trochę to nie fair, ale... Chyba, że to zapisuję po prostu w momencie, kiedy mamy zrobiony... kiedy jest ten checkpoint. Tak też może być. Tylko teraz tak. Nie wiem, do tego? A, widzicie, tu muszę doskoczyć. Hop. Teraz na to. Tutaj zejść. Dobra, tu bierzemy aptekę. I teraz musimy przeskoczyć na to, rozumiem, tak? Owszem. Aha, czyli to działa w ten sposób. Hop, hop. Świetnie. Póki co jest ok.
teraz tutaj. Aha, czyli tutaj przejścia takiego nie mamy. Dobra, hop. Hop. Masakra. I hop. Dobra, i teraz sobie pewnie otworzymy wrota. Tylko teraz kwestia jest tego, czy one się będą nam zamykać, czy nie, ale mam dziwne wrażenie, że chyba raczej tak. Owszem, zamykają się, więc musimy to szybko zrobić. Dobra, udało się. Teraz tutaj chyba będziemy mogli, wiecie co, przejść normalnie. Nie? Może? Jakoś tak bokiem? Dobra. Nie da rady! What? Myślałem, że da radę bokiem. Tutaj chyba trzeba zrobić Tak, tutaj trzeba było zrobić podobnie. Dobra, zejdźmy. Dobra, i słuchajcie, mamy zrobioną kolejną komnatę. Nie wiem jakiego boga. Wybaczcie. Damokles. Nie kojarzę w ogóle. Nie wiem jakie jest polskie tłumaczenie Damokles. Dobra, tam mamy jakąś wajchę. Ale został nam jeszcze Posejdon. I ten Posejdon może być problemem. Bladego pojęcia, nie wiem jak się tam dostać. Ale dobra, słuchajcie, zważywszy, że mamy 3 klucze na razie, spróbujmy tutaj to wykminić. Nie mamy, aha, czyli nie mamy Posejdona. Ten mamy, klucz Hefe... Aha, tu... A, Damoklesa. Ale naprawdę, nie kojarzę tego boga. Damokles. Sorry, wybaczcie, nie znam się aż tak bardzo na mitologii. Tu jest Hefajstos. I tu jest Atlas chyba. Tak. Dobra, także trzy klucze mamy umieszczone. Zostaje nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia, czyli Posejdon. Z Posejdonem to mam dziwne wrażenie, że będziemy mieli do czynienia z jakąś wodą. Jak to wyjdzie, zobaczymy. I mam też gigantyczną nadzieję, że naprawi się w końcu ten patent z bugowanymi levelami. Aha, czyli tutaj w ten sposób mogłem wejść do Posejdona, dobra. Standardowo, godzina 19. Kogut łamie stereotypy strasznie. Dobra, tutaj... Kiedyś wam chyba nawet pokażę wam tego koguta, coś mi się tak wydaje. Dobra, idziemy do Posejdona. Aha. Okej. Okay. Jezus, kolejne takie drzwi, naprawdę nie mogli sobie chociaż raz zrobić takiego normalnego przejścia, w którym ja nie muszę się w żaden sposób wysilać. Byłoby to chyba 100 razy lepsze. 3. Dobra, przynajmniej już ogarnąłem, że to raz, dwa, trzy. Dobra, Lara, schodzimy niżej, schodzimy, już się tego nie łap. Jejeje, szczury! Wow. What the fuck? Ta muzyczka jakaś dziwna, kurde, nawet nie wiem, jak mnie szczury wystraszą, to... O nie, proszę was, tylko mi nie mówcie, że my tu będziemy pływać. O Jezu, jestem taka lama w pływaniu w Tomb Raider. Fuck, apteczkę mamy. Średnio to widzę. Uwierzcie mi, że średnio to widzę, to pływanie. Zważywszy, że... Nie wiem, co tu zrobić. Aha, czyli tu mamy jakąś bramę. Hop. Ja tu otwieram i pierdzielę, wypływam od razu tutaj na powierzchnię. Przecież... Bardzo źle to widzę. Od razu mi się tak na dobrą sprawę przypomina pływanie w pierwszych częściach Tomb Raider. To była po prostu katorga. Aha, tutaj mam jakieś wypłynięcia, to chyba nie jest... Chyba nie ma lipy. Aha, czyli tu mamy normalne przejście, tak? Dobrze, już się bałem, że będzie z tym problem. Okej, dobra, słuchajcie. Plan jest taki, jesteśmy po dosyć ostrym cięciu, bo zupełnie nie wiedziałem, o co tu chodzi, aż w końcu to rozgryzłem, tylko co się okazało, że umarłem, więc... No cóż. Dobra, słuchajcie, wiem już, co tutaj trzeba zrobić na szczęście. Przyznam się szczerze, że skorzystałem z poradnika, bo co prawda plan miałem dobry, ale... Nie wiem, dlaczego mi to nie działało. Mam tylko wielką nadzieję, że to teraz zadziała, bo jeżeli nie zadziała, to naprawdę uwierzcie mi, bo też nie jestem w dupie.
Bo mam jakąś zbudzoną wersję Tomb Raider. Chyba, że były jakieś aktualizacje, nie wiem. Ale teraz tak, tutaj nam się odblokuje symbol, artefakt. Artefakt czy relikwia? Artefakt. Relikwie są cięższe do zdobycia, także podnosimy. I teraz tak. Musimy udać się na samą górę, czyli tak jak ja robiłem samemu i dobrze myślałem, że tak trzeba zrobić. Tylko, że z wykonaniem już nieco gorzej. Teraz tak. Tutaj mamy do pistoletu, ale co mi po tym, jak ja takiego pistoletu nie posiadam. Dobra, zabieramy tej rybce. I teraz tak, podnosi się poziom wody. Tylko problem polega na tym, że ja nie wiem, czy to się później da zakryć, bo u mnie się właśnie jakoś dziwnie nie da. Ale to jest może kwestia, nie wiem, tego, że może źle to przesuwam, czy coś. Dobra, teraz tak, to zrzucamy na dół. Wracamy do naszej rybki. I teraz jest cała magia, żeby zatkać dopływ wody. Ale mi to nie wychodzi. O! Teraz się udało. Dobra, nie wiem, może... Nie wiem, dziwne to bardzo, ale... Kurczę, zapomniałem jednej rzeczy zrobić, ale jajo ze mnie. Fuck. To, że spuściłem tą, ten blok na dół, to mi nic nie dało, bo nie zrobiłem najważniejszej rzeczy, o której zaraz wam pokażę z powrotem. Ale już wiem, że to działa, więc zupełnie nie wiem, dlaczego wcześniej, jak grałem, nie chciało mi się tego, nie chciało mi to zatkać tej rybiej gęby. Teraz myślę, że się uda. Jeżeli nie zauważyliście jeszcze na początku, tutaj mieliśmy wajchę, do której nie mogliśmy się dostać. Teraz będąc pod wodą możemy to spokojnie przekręcić. I to nam da platformę, która niestety się zablokowała. Także teraz naszym zadaniem jest wyciągnięcie tej platformy. I jeżeli już zdążyliście zauważyć, bądź też nie, będziemy musieli się dostać tam na to górne okienko. A jak to zrobimy, to wam zaraz pokażę. Mam tylko nadzieję, że mi to wyjdzie bez większych problemów. Masz rybo, zatkaj się. Działa to, wow. Teraz tak, teraz wskakujemy do wody. To jest fajne to, że możemy sobie po prostu przeskoczyć. Teraz tak, musimy tej rybie gębę zatkać. Hop. O, działa, świetnie. Dobra, tutaj zostaje nam troszkę wody na dnie, ale wiecie co, ja mam się troszkę boję skoczyć. Mam dziwne wrażenie, że to mi zabierze życie, chociaż... No właśnie, zabrało trochę życia. I teraz tak, platformy musimy przerzucić dokładnie w to miejsce. Ale już widzę, że będziemy musieli troszeczkę pokombinować. Teraz tak, chodź tu platformo. Przerzucisz mi się mniej więcej tutaj. Tutaj chyba wody żadnej nie będzie, nie? Tylko jeszcze zobaczymy. Tutaj mostu nie ma, ale jest tutaj, więc musimy to przesunąć na maksa na drugą stronę. Chodź do mnie. Jeszcze dalej przesuniemy. Jak najdalej tutaj, żeby nie było z tym problemów. Teraz nie powinno nam się tutaj już nigdzie przybloczyć. Oczywiście, że nie. Jeszcze zerknę, czy tutaj jakichś bonusów, skarbów, czegokolwiek nie ma. Ale już widzę, że nie. Dobra, wychodzimy z tego cholerstwa, bo już mam tego dosyć. Poseidon nam namieszał chyba najbardziej ze wszystkich bogów. Przynajmniej mnie osobiście, bo zagadka naprawdę ciężka. Teraz tak. Tej rybie gębę odtykamy. Jest dobrze. Tak to miało wyglądać. I teraz tak. To musimy przesunąć jeszcze bardziej w naszą stronę, ale tak dosłownie minimalnie. Chyba jest ok. Jeszcze sprawdzę. No mam nadzieję, że wypłynie to w miarę dobrze, bo jeżeli nie, to będzie problem. Ale to zobaczymy zaraz. Powinno się chyba udać tym razem. Dobra, platforma leci wzwyż i powinna nam się przybloczyć tutaj. Jest platforma. I teraz tak. Pytanie brzmi, czy doskoczę stąd tutaj. Hop. Doskoczyliśmy, świetnie. Tak, tak, pokaż nogi, Lara.
No, nareszcie się udało, hop. I teraz bierzemy klucz Posejdona. Jest. Dawaj. Dawaj klucz. Świetnie. To się powinno chyba otworzyć, nie? Aha, tutaj mamy wajchę do otwarcia. Świetnie. No i teraz wypadałoby wrócić na dół, tylko wiecie co, ja muszę znowu zatkać przynajmniej tą jedną rybę, żeby nie... Żeby nie było z tym problemów, bo... Chyba, że... Wiecie co, zerk... Chociaż nie. Wolę chyba raczej tak nie ryzykować, bo to w sumie i tak mi chyba raczej nic nie da. Poziom tej wody tutaj chyba raczej nie opadnie, bo tutaj nie ma żadnego połączenia. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. I do góry. Najtrudniejsza chyba jak do tej pory zagadka, przynajmniej dla mnie, bo naprawdę do tej pory żadną z zagadek tych tutaj starożytnych bogów nie miałem. Raz, dwa, trzy. Mogłabyś zejść? Dzięki. Dobra. Kolejny bożek zrobiony. Posejdon mamy cztery klucze, trzy już włożyliśmy, więc zostanie nam jeden. No i teraz będzie cała chwila prawdy. Co się stanie dalej? Tutaj jest jakaś wajcha, ja ją przełożyłem wcześniej? Przełożyłem, bo już jest w dole. Dobra, został ostatni, definitywny klucz, czyli klucz Posejdona. I otwieramy. Mam nadzieję, że tam będzie następna misja. O, kończone. Ale nadal mamy grobowiec Quella bla 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 bla. Oczywiście, że chcę zapisać swoje postępy na nowym zapisie. Save zapis 11. Ja mam dziwne wrażenie, że... O, teraz mamy Grecja, świątynia świętego Franciszka. Czyli tak na dobrą sprawę teraz rozpoczął nam się poziom, który mieliśmy. Które zrobiliśmy. No cóż, słuchajcie, ja myślę, że w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Ja spróbuję zrobić to nieco inaczej. Ale nie, powtórzenie poziomu mi na nic. Trudno. Będzie to w takim razie na zasadzie takiej, że jeden level będziemy mieli jakby... No wiecie o co chodzi, tak? Po ślizgu czy tam czegoś. 3 godziny mi to zajęło. A nie, to jest ogólny czas gry. Więc tutaj w tym wypadku będę chyba musiał przynajmniej stosować się poradnikiem, w sensie gdzie, może nie gdzie co jest ukryte, tylko ile jest ukryte w pierwszej kolejności. W razie czego to będziemy mniej więcej sobie jakoś to ogarniać. Także cóż, moi drodzy, ja wam na dzisiaj dziękuję. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału. Trzymajcie się i cześć.